Panie profesorze, czy w szpitalu obowiązują procedury w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z agresywnym pacjentem? Oczywiście nawiązuje do tego dramatu, który wydarzył się w jednym ze szpitali. Bo takie sytuacje są niestety na wielu oddziałach codziennością. My od czasu do czasu mamy problemy z agresywnym chorym, czy z pacjentem pobudzonym, który wymaga unieruchomienia. Jest procedura związana z unieruchomieniem. Pacjenci tacy, jak opisany w tym nieszczęśliwym przypadku, gdzie no, agresja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla personelu. I tu mamy pewne problemy, dlatego że ochrony, które są wszędzie zatrudnione w szpitalach, nie mają uprawnień i też nie wyrażają takiej ochoty, aby w takiej sytuacji interweniować. Zwykle od pracownika ochrony słyszymy, że oni są od ochrony mienia, a nie obrony ludzi. Wzywamy policję, która reaguje równie szybko. Zwykle patrol pojawia się dosyć szybko, no ale jeśli ktoś biega na przykład z groźnym narzędziem, to nawet szybka, kilkuminutowa, z kilkuminutowym opóźnieniem interwencja patrolu może niestety nie zapobiec tragedii. Czyli z tego, co pan profesor powiedział, wynika, że zdarzają się sytuacje i ten pacjent także mógł być pobudzony i to pobudzenie wynikało z procesu leczenia, tak, i operacji, którą przeszedł. Trudno powiedzieć, no nie znam sprawy, mogę odwołać się do sytuacji, z którymi mamy do czynienia. No są pacjenci agresywni, bo są agresywni po prostu, czyli zachowują się w sposób bandycki, może to raz. Dwa, są pacjenci, których agresja wynika z choroby czy psychicznej, czy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. I są też pacjenci po prostu splątani, tak, którzy mogą się zachowywać chaotycznie, gdzie między innymi no, jednym z ich objawów nieświadomych jest agresja w stronę personelu. Z tymi akurat poradzić sobie najłatwiej, najgorzej, jeśli to jest ktoś, kto chce komuś świadomie zrobić krzywdę. Tu mamy rzeczywiście duży problem. Ale przyzna pan profesor, że jest no, coś niezwykle poruszającego w tym, że w szpitalu policja zabiła pacjenta, więc w miejscu, gdzie człowiek idzie po pomoc. No, ja nie jestem ekspertem oczywiście od interwencji policyjnych. Tak naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że nie ma możliwości obezwładnienia groźnego przestępcy, no bo jeśli ktoś biega z nożem, to jest groźnym przestępcą, w sposób, który nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia. No, słyszymy o paralizatorach, gazach i tym podobnych, no, to już policja powinna sama wyjaśnić sprawę.